czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Muggs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo ci nie pomogę. A to ja wiem. Jak świat światem, wiedźmin za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. To może być moja ostatnia nadzieja, jeśli mu się nie uda. Jakiś kłopot? Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Muggs został zaatakowany w tym miejscu. Podejrzanie wyglądasz, przybłędo. Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Muggs stwierdzi, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Ile chcesz za te dokumenty? Ja tam czytać nie umiem, ale widzę pieczęcie i wiem, że to nie byle co. Nie sprzedam ich pierwszemu lepszemu. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bez względu. Na bata nie ukręcisz. Jak ty, nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Jakiś kłopot? No i? Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało.